Cześć kochani, witam, ponieważ wielkim powodzeniem się cieszył ten film Poranek niepijącego alkoholika. Bardzo wam dziękuję za wiele tych za wiele komentarzy. Bardzo mi pomogliście wtedy, wiecie. Ja już miałem taki moment, że już przestałem wierzyć w ten kanał. I słuchajcie, kochani moi, i dzisiaj popołudnie niepijącego alkoholika. No i co? Rano miałem służbę, prowadziłem jakieś spotkanie. Słuchajcie, wszystko fajnie. Później poleciałem do dentysty. No i później do sklepu. Zrobiłem zakupy. Ponieważ nie piję, nie palę i nie jem cukru, to jak wchodzę do tego sklepu, to oczyma bym zjadł wszystko. Wszystko. A najbardziej to, co słodkie, nie? Ale ponieważ tego nie można, no to tam jakieś borówki amerykańskie za 10 zł, takie małe pudełeczko, nie? Bo to tam jakoś tam zdrowy cukier jakiś tam. Powiem wam tak, woli tajemnicy, to wszystkie diety, wszystko jest dobrze, ale ja jak ograniczę cukier, to już jest dobrze. Nie to, że jest tam rewelacja, ale no chudna, naprawdę. Do tego sobie wziąłem jeszcze jedzenie tylko w określonych godzinach, czyli 16 godzin jem, 16 godzin nie jem, a 8 godzin jem. No i te 8 godzin też nie jest tak do końca, bo na przykład wczoraj, jak ja mam taki nieunormowany tryb życia, to nieraz zjem o 10 i o 5 już ostatni posiłek, czyli 7 godzin jem. Nieraz 6. A tak jak dzisiaj, to wczoraj chyba o 4 zjadłem ostatni, a dzisiaj dopiero zjadłem koło 10. To prawie 16, 17 godzin. Także to różnie bywa, ale słuchajcie, no i co? No i zjadłem, oczywiście zjadłem przed dentystą, tam na Żytniej byłem, tam jest taki prywatna taka stołówka dla policjantów. I powiem wam, ja tam lubię jeść. Zjadłem sobie sznycel z cebulką, ziemniaczki, ale cały czas, ponieważ się zimno robi, może wam pokażę zaraz pod koniec. Subskrybujcie mój kanał oczywiście i dawajcie lajka, jak wam się spodoba. Pogoda dzisiaj jest taka, no, zimno i deszczowo. No to słuchajcie, śledź za mną chodzi. No i okazało się, że po tym dentyście mogę szybko jeść. No i znowu głodny. No i pojechałem tego Lidla, zrobiłem zakupy, przede wszystkim wodę, tam mleko, takie tam różne te rzeczy. I te śledzia. Śledzia oczywiście Lissnera. Takie do robienia śledzie. A drugie wiejskie. I te wiejskie rewelacje, słuchajcie. Chodziły już za mną takie śledzie. One są chyba pół na pół w oleju i w odście, nie? I mówię wam, takie dobre już także. I słuchajcie, przyjechałem do domu. Tam moja partnerka mi zrobiła
kotlety mielone, zjadłem ziemniakami i z tym. I z no tą maślanką mrągowską. Ale się przespałem, tak teraz, i wstałem i ten śledź. Ja mam w lodówce śledzia wiejskiego. No i słuchajcie, zjadłem takie dwa takie długie śledzie. No. I taka ulga, wreszcie, że to... Gdzie jadę? Ach, ja tu powinienem jechać. Ojej. Oczywiście pomyliłem się, ale jest trudno. Czyli nie można dwóch srok naraz trzymać. Albo nagrywanie, albo ten. No zobaczcie, taka pogoda dzisiaj. No. Widzicie. No. Teraz przestało padać, także jest gitara. Kochani, i ten. No i co? I obudziłem się, zjadłem tego śledzia. No i teraz na spotkanie wspólnotowe ludzi uzależnionych. Ręce mi od tego śledzia śmierdzą. Przenocować. Bo co? Usiądę przed telewizorem, będę telewizję oglądał. Jestem emocjonalnym wariatem. Jak zacznę się oglądać telewizję, to ja już tam jak widzę pewnych polityków, to mnie krew zalewa w tej telewizji. Jak ja usiądę przed tym telewizorem, to ja już po południu, znaczy koło wieczora, mogę się nadawać tylko do knajpy, żeby ze mną iść. Albo zapalić papierosa, albo zjeść coś słodkiego. Także wolę iść na ten... to spotkanie niż po prostu siedzieć przed tą telewizją i tam oglądać. Oczywiście mogą to taki się tam film włączyć, ale czy ja będę sobie włączał filmy, jak najlepsze filmy to się kręcą w mojej głowie. Ja po prostu albo żyję do przodu, wybiegam w przyszłość, albo proszę was ten, albo w przyszłości. Także filmy sobie zostawmy na wieczór. Złapałem taką fajną na playerze taką nasze kolekcje. I tam są wybrane przez player komedie, thrillery, sensacyjne, jakieś tam kryminały obyczajowe. I słuchajcie, i tam są naprawdę dobrze wybrane filmy. Wczoraj obejrzałem tego słynnego reżysera, teraz robi karierę, Luisa Ortegi. No i powiem wam, rewelacyjny film. Argentyński. Super. Musimy panią przepuścić. Także kochani, dzisiaj wieczorek będzie przed tym. Wieczorek będzie przed telewizorkiem. No i co? I to wszystko. I nie ma tego. Nie ma szału. Nie ma szału, kochani. Nie, to pod kościołem, to stanąć. Wiecie co?
lepsza awantura. Tutaj gdzieś miejsce znaleźć. Faltują. O kurczę. Blady. I to tyle, jak mówią motyle. Idziemy na spotkanie. Także kochani, szału nie ma. No, nie chce mi się chodzić ani na basen, ani na siłownię. Ja mam swoje 66 lat. I to nie jest tak, że zrób coś, weź coś tego, idź do kina, do teatru. Mi się nie chce, mi się w ogóle nigdzie nie chce. Ale na te spotkania, na tych alkoholików chodzę, bo tam przychodzą też tacy sami jak ja. No, może jest jakaś szansa, że jak zrobię te kolano, to zacznę chodzić, może coś więcej robić. Ale jak na razie, to wiesz, czym jest jesień. No i szału nie ma. Pozdrawiam wszystkich. Do zobaczyska w realu. Zobaczymy, jak ten film pójdzie. Subskrybujcie mój kanał i napiszcie w komentarzach, czy wam takie coś pomaga, takie zwierzenia, nie? Kiedyś, wiecie, prowadziłem nocne lokale w tym mieście. Lolek, Dekada, Kontiki. Swój lokal prowadziłem też, no i jakoś ten, praca była. A teraz wam powiem, te popołudnia u mnie są, no, jak nie meeting, to co? Trzymajcie się, cześć.